propos właśnie tego repertuaru, kto to wybiera? No, w zasadzie powinien to wybrać sam wykonawca, ale ponieważ wykonawcy są czasami bardzo młodzi i no, tak jak wiesz, jeszcze nie do końca znają ten, nie mają wyczucie, co to jest piosenka poetycka, a co to nie jest piosenka poetycka. Poza tym no, też nie znają jeszcze tak wielu tych piosenek, więc po prostu liczymy na życzliwe wsparcie rodziców. I mądre doradzenie, czy ta piosenka jest stosowna, czy niestosowna. Czy pani no, też uważa, że rodzice mogą coś polecić? No rodzice na pewno mogą, chociaż my ze swojej strony możemy jedynie tylko wskazać, pokazać, powiedzieć, o co nam chodzi, tak? A no, rodzice lub, tak jak pani słyszała tutaj, osoby, które wspomagają dzieci w nauce śpiewu, jak najbardziej no, wskazują ten repertuar. No ale mieliśmy przykład tutaj, tak, sytuacji, kiedy ten repertuar nie do końca był zgodny z naszymi oczekiwaniami. W tej sytuacji, jak tutaj zasugerowaliśmy, będziemy czekać na oczekiwania. A czy pani coś przed w ogóle tworzeniem sztukaterów, czy coś sugerujecie, że to ma być taka poezja, inna poezja dla dzieci, nie dla dzieci? My mówimy, że to ma być piosenka, która jest spasowana z wiekiem wykonawcy i z jego osobowością i dlatego, no tak jak mówię, najmłodsi wykonawcy jeszcze no, nie mają takiego wyczucia, prawda, więc ktoś im powinien pomóc życzliwie. Natomiast tak jak widzimy, te osoby, które już są w gimnazjum, czy w liceum i starsze, które już od lat biorą udział w sztukatorach, oni już mają świetne wyczucie, jaką piosenkę należałoby zaśpiewać na tym festiwalu. I oni sobie sami już szukają. I no, mieliśmy takie przypadki chociażby w zeszłym roku, że młodzież gimnazjalna dobierała sobie sama świetne piosenki, bo oni już sobie sami, oni już wiedzieli, gdzie szukać, czego szukać i dobierali sobie piosenki sami, do których mieli przekonanie, miały właściwie, bo to była kwestia może tam kilku dziewczynek i efekt był rewelacyjny. Rozumiem, dzięki. A na czym będą polegały warsztaty? Podczas warsztatów każdy z uczestników będzie pracował z akompaniatorem i z instruktorem śpiewu i będziemy pracować nad interpretacją tekstu, no nad wykonaniem, nad ogólną taką wartością artystyczną, żeby to wykonanie, jakby walory tego wykonania podnieść. No, myślę, że to co roku sprawdza się doskonale, bo zdarza się, że młodzież przychodzi przygotowana ledwie, tak? Ledwie czytają teksty, śpiewają czasami też tak nie do końca jeszcze z przekonaniem, a potem już na koncercie finałowym mamy wspaniałe efekty tej pracy instruktora. Kto prowadzi warsztaty? Warsztaty w tym roku, jak w latach ubiegłych, poprowadzi pani Basia Szczecińska razem z panem Stanisławem Szczecińskim, państwo babińscy, Grażyna i Fryderyk oraz pani Kasia Tarkowska i Jacek Solecki. Mamy takie trzy zespoły, które pracują z dziećmi. A w tym roku wiem, że przenosicie się już z finałem. Dlaczego? Do tej pory korzystaliśmy z sali widowiskowej szkoły podstawowej, ale ze względu na to, że trwa tam remont tej starej części i rozbudowa, no to nie mamy możliwości skorzystania z tej sali i szukaliśmy sali no równie dużej czy większej, takiej, która miałaby scenę i tak, no, takiej, która by odpowiednią liczbę publiczności. Tak. To powiedzmy, kiedy i gdzie? Dobrze, koncert finałowy będzie 7 grudnia. Odbędzie się to w domu parafialnym w Piasecznie, przy kościele świętej Anny. Godzinę jeszcze nie chcę w tej chwili podawać dokładnie, jaka to będzie godzina, to jeszcze ostatecznie ustalimy, ale to będzie 17-18 godziny popołudniowe, tak? Wieczorne bardziej. Bardzo dziękuję paniom i zapraszamy 7 grudnia. Tak. Dzięki. Dziękuję.